Porównaj lewą i prawą stronę znaku zapytania i wpisz znak większości, mniejszości lub równości. 7000 dodać 900 dodać 7, znak zapytania, 7000 dodać 970. Zapiszmy lewą stronę. 7000 dodać 900 dodać 7. Co to może znaczyć? Zapiszmy lewą stronę. 7000 dodać 900 dodać 7. 7000 dodać 900, czyli to gdzie jest 900, dodać 7. To jest to samo co 7907. Dodałam te trzy liczby. Co mamy po prawej stronie znaku zapytania? 7000 dodać 900 dodać 70. Rozbiłam tą drugą liczbę. 970. Czyli tak naprawdę tutaj mamy 7970. Która liczba będzie większa? Oczywiście ta po prawej stronie. Z czego to wynika? Zobacz, tutaj mamy 7000, to jest to samo co tutaj. Tutaj mamy 900 i tutaj też mamy 900, a tutaj dodajemy 70, tutaj dodajemy 7. Zatem 70 jest więcej, to jest więcej niż 7. Czyli liczba po prawej stronie będzie większa.